Co roku powiat raciborski przygotowuje szeroką ofertę wakacyjną dla dzieci i młodzieży. Również i w tym roku z inicjatywy starosty powiatu raciborskiego Grzegorza Swobody działać będą placówki powiatowe, które zaplanowały dla młodych mieszkańców powiatu szereg atrakcji. Władze powiatu raciborskiego zapraszają młodych ludzi do swoich placówek w ramach akcji Wakacje w Powiecie 2024, która oferuje letnie zajęcia we wszystkich gminach naszego powiatu. Kolejna, myślę, bardzo bogata oferta dla naszych mieszkańców, dla młodzieży, dla dzieciaków. Poprzez 4 nasze jednostki, Młodzieżowy Dom Kultury, Zamek Piastowski, Powiatowe Centrum Sportu, Bibliotekę Powiatowo-Miejską, szereg atrakcji, bardzo wiele nowości również. Nie ukrywam, że zależy nam na tym, aby ta akcja Wakacje w Powiecie miała bogatą ofertę, stąd pomysł na zwiększenie atrakcyjności. Ponad 130 000 złotych w tym roku przeznaczamy na tą akcję. Jednostki powiatowe przygotowały zajęcia i warsztaty. Oferta jest bardzo zróżnicowana i każdy młody mieszkaniec powiatu raciborskiego niewątpliwie znajdzie coś interesującego dla siebie, co nie pozwoli mu narzekać na nudę podczas wakacji. Wakacje w Siodle, na Zamku Piastowskim, szereg plenerów malarskich, szereg koncertów, eventów, bardzo bogata oferta sportowa, tutaj zarówno w PCS-ie, jak i w naszych gminach, zawody łucznicze, rajdy rowerowe, ogniska, to wszystko oczywiście podczas akcji Wakacje w Powiecie, więc zapraszam wszystkich do śledzenia naszych stron internetowych, tam bezpośrednio szczegóły dotyczących poszczególnych akcji. Z inicjatywy starosty oraz zarządu powiatu raciborskiego Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu przygotowało wakacyjną ofertę korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami PKS. Jak co roku w okresie wakacyjnym uruchamiamy bezpłatną komunikację. Do 19 roku życia na całym powiecie możemy się poruszać swobodnie, więc zachęcam całą młodzież do korzystania z tej oferty. Można wtedy bezpłatnie przyjechać na właśnie szereg atrakcji w ramach tej naszej akcji Wakacje w Powiecie. Myślę, że to dobra akcja. W tamtym roku cieszyła się wielką popularnością. Jako powiat stawiamy na młodzież, więc chcemy zachęcać do tej aktywności właśnie w naszym powiecie. Bogata oferta letnich zajęć zorganizowanych przez placówki powiatu raciborskiego dostępna jest na stronie internetowej Starostwa Powiatu Raciborskiego oraz poszczególnych placówek, w których odbędą się atrakcje.